grę miejską przygotowaną specjalnie dla pań. Wystartowało do tej pory 9 drużyn, większość uczestników to panie. Wszystkie jakby wypełnione prawidłowo kupony z karty gry biorą udział w losowaniu, które odbędzie się w poniedziałek, 8 marca o godzinie 12. I wtedy wyłonimy zwycięzców tak naprawdę tej gry. Dzisiaj bawimy się dobrze na terenie miasta Puck, zwiedzając go, poznając jego historię za pomocą właśnie gry, którą zorganizowaliśmy. Zasady są bardzo proste, wystarczy przejść 9 punktów. Zaczynamy i kończymy w Centrum Organizacji Pozarządowych. Z drugiej strony znajduje się karta gry. Należy wypełnić zadania, które są tam przedstawione. Mam nadzieję, że mieszkankom Pucka i turystom i osobom, które biorą udział w grze, podoba się ta zabawa i życzę im powodzenia.